Siema, jestem Brydys, kolejny dzień na moim kanale. No i oczywiście jest to kariera z degradowanym Manchesterem City. Jesteśmy w sezonie 2024-2025. No i będzie to sezon inny niż wszystkie, ponieważ będzie on w 99% symulowany prawdopodobnie w kalendarzu, żeby po prostu przyspieszyć tą karierę, no bo nie ukrywam, nie ma czasu. No i co, zaczniemy pewnie od jakichś transferów. A tak jak to widzę, to Aleksander chce odejść, więc idealnie mi to pasuje. No więc sprzedamy go. Okej, na pewno Clark będzie do wypożyczenia. Kolejną sprawą będzie Keita na sprzedaż. Dalej pójdzie sobie Fomba na sprzedaż. Mamy Sołczka, przyszedł do nas. Dalej Aleksander oczywiście na sprzedaż jest już. Bailey sobie wypożyczymy go. Dalej co tu mamy? Robinson, Luna. Lunę sobie wypożyczymy. Robinsona też. Dalej Womplu pójdzie na wypożyczenie. Bennett pójdzie też na wypożyczenie. No i niestety tutaj wypożyczamy, albo niestety wypożyczamy Grabowskiego. Albo wiecie co, sprzedajemy Toneja. Odważna decyzja, musimy to zrobić i tyle. Sprzedajemy Toneja. Legenda tego zespołu. Ja osobiście zrobię mu takie podziękowanie, takie odejście będzie mieć, że sam się zdziwi. No i co no, zobaczymy jak pójdą transfery. Okej, jeżeli chodzi o zawodników, których udało nam się w tym sezonie kupić, to są to Szoboszalai, będzie on lewym skrzydłowym, oczywiście podstawowym, 85 overalla, 23 lata. Dalej Calvert-Lewin, 84, 27 lat, oczywiście napastnik kupiony z Manchester City, przepraszam. Szoboszalai z Frankfurtu. Dalej jest Ben Chilwell, który przyszedł do nas z Lipsku. No i oczywiście też podstawowy lewobrońca. Dalej rezerwowy, czwarty obrońca Rubio Lestan, kupiony za kilka milionów z jakiegoś hiszpańskiego zespołu, nawet nie wiem jakiego. No i dalej Verscharen, kupiony z Southampton za 30 tam ileś milionów, 39,8 miliona z Southampton. Będzie on podstawowym ofensywnym pomocnikiem, rezerwowym będzie niestety Woodburn. Jeśli chodzi o zawodników sprzedanych, to są to Guti za 11 milionów do Lille, Toney za 60 milionów do Monaco. Oczywiście ja jestem mu mega wdzięczny, że pomógł nam dostać się do Premier League, pomógł nam wywalczyć top 5, no ale no, na każdego w końcu przyjdzie pora, no a 60 milionów to jest naprawdę duża kwota. Zresztą Monaco to jest dobry zespół i myślę, że sobie tam poradzi. Dalej jest Keita, oczywiście on też jest z nami od początku. Kupiliśmy go gdzieś na początku właśnie. Za 3,7 miliona odszedł on nas do Standard Liège. Dalej mamy Fombę, pograł u nas sezon, kilka spotkań zagrał, typowy rezerwowy, przeszedł do Southampton. A nasz podstawowy skład wygląda następująco. Na lewym skrzydle oczywiście Szoboszlaj, na ataku Lewin, prawe skrzydło Brahim, na pomocy Doyle, Sołczek oraz Verscharen, na obronie Gabriel z Haru Dembelicem, na bokach Dionku oraz Chilwell, no i na bramce wrzuci się oczywiście niezawodny Drummond. Ławkę widzicie sami. No, co do reszty, to na rezerwach mamy oczywiście jakichś tam młodziaków. Aleksandra mamy, ale on już dostał ofertę, go nie będzie. Także no co, no, widzimy się już w połowie sezonu, zobaczymy jak nam pójdzie. Okej, po połowie sezonu znajdujemy się na 5. miejscu w Premier League. Dobry wynik, może nie jakiś mega, ale nie jest źle. Mamy 2 punkty przewagi nad Manchester United, punkt straty do Newcastle, no i w sumie do Spurs wcale nie jest tak daleko, bo to tylko 4 punkty, no a zostało nam jeszcze, no prawie ponad sezonu. Siedzielne zespoły, no to sami widzicie, dosyć normalnie to wygląda, może ten Everton tak nisko, jest lekkim zaskoczeniem, zresztą Leicester też. Ale generalnie wygląda to całkiem obiecująco i myślę, że to Newcastle jeszcze wyprzedzimy. W Emirates FA Cup wygraliśmy w trzeciej rundzie z Nottingham Forest. Oczywiście to jest dopiero początek tego turnieju. Jeśli chodzi o Carabao Cup, to odpadliśmy z Bournemouth 5-4 po karnych. Zaskoczenie, tego się nie spodziewałem naprawdę. W Lidze Mistrzów niestety nas nie było, ale tak prezentuje się 1/8 finału. Znajdujemy się natomiast w Lidze Europy, no i naprawdę grupa nam się dobrze trafiła, była bardzo łatwa, co zresztą pokazaliśmy, no, zdobywając 18 punktów i nie tracąc żadnej bramki. W jednej z 16 finału trafiliśmy na jeden z lepszych zespołów, wydaje mi się, ponieważ trafiliśmy na Romę, więc myślę, że powinniśmy dać radę, ale jakoś wyjątkowo łatwo też nie będzie. A jeśli chodzi tutaj o nas zadowolonych zawodników, no to Woodburn na pewno nie jest zadowolony z tego, ile gra, no bo zagrał tylko jedno spotkanie, nie dziwię mu się. Nie wiem, dlaczego ta symulacja tak mało szans mu daje. Grabowski też nie dostajesz. A nie, dostaje szans, tylko nie jest niezadowolony po prostu. 19 szans to za dużo.
No okej, ale wiecie co, ja spróbuję podpisać z nim kontrakt lepszy, może to go, jakby wiecie, zadowoli, wyższy kontrakt. Tak. No teraz już jest, jak widzicie, kontrakt bardziej zadowolony, myślę, że powinno to lepiej wyglądać. No i co, raczej nikogo nie będę kupować, także widzimy się pod koniec sezonu. Okej, no i mamy koniec sezonu, zajmujemy trzecie miejsce, mamy o 4 punkty więcej niż w poprzednim sezonie. Naprawdę dobry wynik. Pierwsze miejsce oczywiście Liverpool, potem Arsenal, ale Newcastle United, co nie robią na czwartym miejscu, to ja nie mam pytań. Zagwarantowali sobie Ligę Mistrzów, ja myślałem, że oni w połowie sezonu, jak byli na tym czwartym miejscu, że oni stracą gdzieś tą pozycję i skończą gdzieś na siódmym, ale oni się utrzymali strasznie wysoko, no tego się nie spodziewałem. Jeśli chodzi o Emirates FA Cup, no to w finale jest Liverpool z Newcastle, wygrywa się Liverpool, ale Newcastle znowu naprawdę, co oni robią? Mega potężni w tym sezonie. My odpadamy w ćwierćfinale z Liverpoolem, no czyli taki wiecie, dosyć ciężki ćwierćfinał. Oczywiście Carabao Cup odpadliśmy szybciej. No i teraz Champions League. W finale Barcelona! Tak jest! 4-2 z Liverpoolem. Dwa razy pod rząd Barcelona wygrywa. Ja się mega cieszę. Oczywiście Barcelona, mój ulubiony zespół. Liga Europy właściwie. Fiorentina, Manchester United, czyli niemal w finale. United przegrywa z Fiorentiną. Półfinał. No tutaj, o kurczę, Chelsea United. To niezły półfinał. Ćwierćfinał, nas tu nie ma, czyli odpadliśmy albo w 1-8, albo w 1-16. No i tak, ojojoj, padamy z Fiorentiną, czyli zwycięzcą Ligi Europy. O kurczę, tego się nie spodziewałem. Okej, jeśli chodzi o morale, no to wygląda to całkiem przyzwoicie póki co, no. Okej, tu jest fatalnie z Robinsonem i z Woodburnem. Na pewno tego Robinsona bym chciał wypożyczyć. Ale on... Okej, mu miesiąc został. Trzeba poprzedłużać kontrakty. Siedzi o statystyki, no to Drummond. Pięknie, pięknie. Dobry sezon. Smith też dużo pograł. Wiecie co, ja go wystawię na listę transferową, bo to jest bramkarz. Oczywiście, on jest bardzo dobry. Smith jest naprawdę dobry, ale to nie jest zawodnik, który jest zmiennikiem. On musi grać po tym składzie w innym zespole. Dlatego go wystawię. Rezerwą będzie Clark. Ale... Kurczę, no naprawdę ten sezon nam wyszedł. Zobaczcie, 19 czystych kąta się bramkarze mieli łącznie w Premier League. Ej, to mi się nie podoba. Dlaczego Szoboszlai gra tak mało spotkań? Nie mam pojęcia. No statystyki słabe, może dlatego. Doyle dużo grał i naprawdę dobre statystyki. Fulgini też całkiem nieźle. Charlson, patrzcie na te statystyki. O kurde. Nieźle, nieźle. Naprawdę szacun. Szacun dla Richardsona. Radonjić, minus 1, ale statystyki też dobre. Czyli gra Radonjić gra, nie gra Szoboszlai, tylko Radonjić, okej. Brahim Diaz, Le Assist, też nieźle. Lewin, też naprawdę dobry sezon. Dobry transfer. Generalnie jestem zadowolony z naszego napastnika. Ja na pewno ściągnę kilku zawodników, coś tu będę próbował zmieniać, żeby nasi zawodnicy jednak grali tak, jak mają grać. No i widzimy się już na następnym sezonie. Okej, w kolejnym sezonie dokonałem trzech transferów, są to Phil Foden, oczywiście powrót, tak naprawdę wychowanka Manchester City do Manchester City. Kupiliśmy go z Hertha Berlin za 85 milionów, kwota duża, no ale stwierdziłem, że kurczę, on siedzi w Hercie Berlin, taki zawodnik nie może grać w takim klubie, po prostu go ściągnąłem. Kolejnym zawodnikiem jest Michał Karbownik, będzie on rezerwowym, sprzedałem do Sevilla, ponieważ był strasznie niezadowolony, no ze względu na to, że po prostu nie grał, miał 84 w Reala, więc jak na zmiennika to jest dosyć dużo. A stwierdziłem, że Karbownik 78 overalla, on jeszcze się rozwinie trochę, więc będzie idealnym rezerwowym w naszym zespole. No i trzecim zawodnikiem jest Richarlison, oczywiście napastnik 88 overalla. Kupiony dlatego, bo po prostu Calvert-Lewin no, był niezadowolony, chciał od nas odejść, nie wiem, nie mam pojęcia dlaczego. I sprzedałem go do jakiegoś zespołu, nie pamiętam jakiego, no i po prostu kupiłem zastępstwo lepszego zawodnika, Richarlisona. Jeśli chodzi o zawodników sprzedanych, to właśnie, pierwszym z nich jest Calvert-Lewin, za 52 miliony odszedł do Romy. Następnie mamy Da Silva, który odszedł za rekordowe 87 milionów. On miał 27 lat, 84 overalla i przeszedł do Manchester United za 87 milionów. No i ostatnim zawodnikiem, który od nas odszedł, a właściwie pierwszym jest Woodburn. Też długo z nami był, naprawdę długo, przez długi okres czasu był podstawowym ofensywnym pomocnikiem. No ale kupiliśmy Verscharena, kupiliśmy Fodena, no więc stwierdziłem, że Woodburn, który i tak był niezerwony, prawie w ogóle nie grał przez to, że w trakcie symulowania w kalendarzu no, po prostu nie stawiali na niego.
No to musiałem go sprzedać za 84 miliony. Duża kwota, opłacało się na pewno. Prezentuje się on tak, musiałem zmienić formację. Starałem się coś wymyśleć, żeby Szoboszalaj grał w podstawowym składzie, żeby Foden grał w podstawowym składzie. No i żeby ten Verscharen też w tej ławki wchodził, bo on został rezerwowym teraz. Także no, zmieniłem formację. To jest lewy pomocnik. Oczywiście jak tobie kliknę, to jest lewym pomocnikiem. To jest pozycja prawego skrzydłowego, bo Diaz jest teraz skrzydłowym, więc po prostu to tak zrobiłem. Ławka, jak widzicie, prezentuje się tak. No ten Bennett, kurczę, trochę się na nim zawiodłem, bo przez dwa sezony nic się nie rozwinął. Więc to jest lipa. Po połowie sezonu zajmujemy czwarte miejsce, z tym, że do lidera tracimy zaledwie 4 punkty, więc tutaj naprawdę wszystko może się zdarzyć. No i ja jestem optymistycznie nastawiony do tego sezonu, mimo właśnie tego czwartego miejsca. No bo tutaj naprawdę jest walka, no i ten Liverpool, Manchester United i Chelsea są do przeskoczenia niewątpliwie. Jesteśmy w pierwszej 1/8 finału, trafiliśmy na Lipsk. Mega dobre losowanie. Lipsk jest raczej jednym z gorszych zespołów, w które mogliśmy trafić. W grupie zajęliśmy drugie miejsce, no Borussia jest mocna. Przegraliśmy z Borussią chyba dwa spotkania. Jest Foden niezadowolony. Kurczę, no dlaczego on nie gra? Nie rozumiem tego. Reszta jest w miarę zadowolona. Foden, 14 spotkań, dlaczego on nie gra? Kto gra za niego? Czekajcie, Verscharen gra. Oni tak na zmiany grają ewidentnie. Fulgini mało gra, ale to wiadomo, jest rezerwowym. Szoboszlaj gra i ma dobre statystyki, co jest, to coś mnie cieszy. Okej, no i jesteśmy pod koniec sezonu, jak widzicie, drugie miejsce w Premier League. Manchester United wygrywa z nami, ale myślę, że to już jest znak, że Manchester jest gotowe, żeby walczyć o najwyższe trofea. Drugie miejsce w Premier League, no to nie jest przypadek. Zobaczcie, 2 remisy, 5 porażek, 117 strzelonych bramek. Uwaga, i jesteśmy w finale z Liverpoolem. No, to może być ciekawy mecz, naprawdę. Carabao Cup. Liverpool wygrywa, ok, czyli jeden puchar ma już na swoim koncie. My odpadamy w ćwierćfinale. Champions League. Uwaga. Jesteśmy w finale z Liverpoolem. Co jest? Dobra, zobaczmy sobie, jak to nam poszło. 1/8. Na kogo my trafiliśmy? Na Lipsk, prawda? Tak, na Lipsk. Oj, tu było blisko. Wygrywamy po karnych 4-3. Czyli było 2 razy 1 do 1. Bayern, o kurde, pokazaliśmy Bayern. Remis u siebie 1 do 1 i wygrana na wyjeździe 1 do 0. Półfinał, Bayern, o kurcze, Bayern w półfinale 2 do 0. Zobaczcie, jak my gramy dobrze na wyjeździe. 3 razy, tak, remis 1 do 1. Remis 1 do 1. Tutaj remis 1 do 1. I za każdym razem na wyjeździe nadrabialiśmy. Na wyjeździe udawało nam się odrobić straty, które ponieśliśmy u siebie. Wydaje mi się, że finał Ligi Mistrzów i finał Pucharu zostawimy sobie na następny odcinek. Zobaczycie, czy przebudowa się udała w 100%, czy tak bym powiedział w 90%. Nasz skład, jak to wygląda? No, jest solidnie. Tutaj Phil Foden powinien grać. Tutaj oczywiście Dionku. No i taki skład jest już naprawdę solidny. No tutaj nie ma słabych punktów moim zdaniem. Ewentualnie ten Soczek mógłby być do wymiany, bo on jest trochę stary. Ale wiadomo, to jest ostatni sezon w tej karierze. Nie wiem, ja przy karierze bawiłem się fajnie. Mam nadzieję, że... Oczywiście to jeszcze Verscharen. Mam nadzieję, że wam też się podobała ta seria. No jest to zakończenie. Znaczy to jeszcze nie jest ostatni odcinek, ale to jest ostatni sezon. Ostatnim odcinkiem będą dwa mecze. Finał Pucharu Anglii i finał Ligi Mistrzów. Dramont. 18 meczy, 11 czysty kąt. Nieźle. Smith też dobrze. Chilwell, 10 bramek. No jak na lewego obrońcę, to bardzo dobrze. Harut Bellis tutaj z Gabrielem solidnie oczywiście. Rubio Lesta, dobry transfer, kupiliśmy go za 8 milionów, on się ładnie rozwinął. Dionku, no, też nieźle. Grabowski, 6 spotkań. Soucek, też, jak na defensywnego pomocnika, 7 goli, 7 asyst, całkiem przyzwoicie. No i patrzcie na niego, nie, 32 bramki, 16 asyst w 54 spotkaniach. To jest, kurde, udany transfer, naprawdę. Ten sezon, on się spłacił w 100%. Kulini, tylko 5 spotkań, no... Dałbym mu więcej szans, no ale to tak symulacja zrobiła. I jać, Doyle 37 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej na 58 spotkań. Powodem tylko 22 spotkania, no co mam powiedzieć, no ja nie miałem na to wpływu, ale generalnie statystyki nie są jakieś fatalne. 4 gole, 6 asyst, nieźle. Verscharen też całkiem solidnie. No lepiej niż chyba niż Foden, ale generalnie ci ofensywni pomocnicy na pewno mogliby z ciebie dać więcej. No i Richardson, dobrze, że go zostawiliśmy w klubie. Zobaczcie, jak on się rozwinął. 85, nasz wychowanek, przypominam, 28 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej.
Nieźle, nieźle. Luna, dwa spotkania. Brahim, no całkiem okej. Okay. O, Grabowski, 7 bramek, 5 asyst. No nieźle, nieźle jak na takiego młodego zawodnika. Charlison, całkiem dobry sezon. Całkiem dobry sezon, naprawdę. Ja jestem zadowolony z transferu tego. Dobrze się spisał. Widzimy się w następnym, ostatnim, kluczowym odcinku tej kariery Manchesterem City. Także co, żegnam się z wami, siema.